W naszym domu wycieraczka wita nas z imienia i nazwiska. Technologia dopasowuje przestrzeń do naszych oczekiwań, do tego, kim jesteśmy, jakie mamy potrzeby. To jest główny cel, który przed sobą stawiamy, żeby technologia nie ograniczała człowieka, a żeby zawsze była użyteczna na jego usługi, żeby dopasowywała się, żeby scenariusze odpowiednie już dopasowywały przestrzeń do naszych oczekiwań. Ma być bezpiecznie, przyjemnie, mamy żyć. To jest nasz główny cel. Jednym z takich przykładów jest szkło intymne, tak zwany smart glass. To jest coś, co jest w stanie oddzielić przestrzeń, która ma być widoczna, od przestrzeni niewidocznej, a jednocześnie ma dawać nam możliwość dokonywania tej zmiany w sposób dynamiczny. Czyli raz szkło jest przejrzyste, a raz jest nieprzejrzyste. W połączeniu ze sterowanym światłem, w połączeniu z muzyką, w połączeniu ze sterowaniem klimatem, ciepłem, zimnem, wilgotnością powietrza, zapachem, to wszystko w momencie, gdy jest powiązane ze sobą, może tworzyć naprawdę kapitalne scenariusze, które realizują nasze podstawowe potrzeby. Scentralizowane zarządzanie powoduje to, że możemy mierzyć tak zwaną efektywność energetyczną. Jest to na tyle istotne, że mamy dokładną informację, kiedy urządzenia się załączają, jaką ilość energii konsumują. Mamy również takie mechanizmy, które mogą nam zdefiniować, kiedy urządzenie wymaga serwisu. Budynek, który stworzyliśmy po badaniach, które przeprowadziliśmy, jest najprawdopodobniej jednym z najnowocześniejszych budynków w całej Europie, dlatego że zgromadziliśmy tutaj całą masę różnych technologii. To są technologie zarządzania powietrzem, odzysku ciepła, systemy wentylacyjne, rekuperacyjne, gruntowy wymiennik ciepła, systemy klimatyzacyjne, systemy grzewcze, wysokotemperaturowe, niskotemperaturowe, zarządzanie krzywymi grzewczymi, zarządzanie bezpieczeństwem wielopoziomowe, kontrola dostępu, analityka twarzy, analityka emocji, sterowanie oświetleniem, pomiar efektywności energetycznej tych wszystkich urządzeń, pomiar przenikalności ścian i podłóg. To są elementy, które dają nam olbrzymie możliwości zarządcze, które jednocześnie podlegają stałej aktualizacji, jeżeli chodzi o technologie, które tak szybko w tej chwili się zmieniają. W związku z tym ten budynek zawsze będzie na topie, dlatego że tak przygotowaliśmy infrastrukturę, żeby móc ją aktualizować nawet co pół roku. W związku z tym ten budynek ma służyć profesjonalistom jako pewnego rodzaju narzędzie uzasadniające wybór technologii, to, żeby w łatwy sposób przekonać inwestora, żeby inwestor nie musiał podejmować tak wielu trudnych decyzji spośród gąszczu technologicznego, tego, który jest na rynku w tej chwili, dlatego że każda technologia chce się przebić, chce być numerem jeden, ale bardzo mało jest takich centrów, które dostarczają prawidłowych danych pomiarowych, a my chcemy być takim centrum rekomendacyjnym, tak bym powiedział.